MG, brytyjska marka, niegdyś kojarzona ze sportowymi samochodami, dziś należy do chińskiego giganta SAIC i produkuje m.in. kompaktowego elektryka MG4, model, który konkuruje z Volkswagenem ID3. Dlaczego jest taki tani? Zapraszam na test. Nieprzypadkowo porównują MG4 do Volkswagena ID3. Modele te mają niemal identyczne wymiary. MG4 ma niecałe 429 cm długości, niecałe 184 cm szerokości, 150 cm wysokości, a rozstaw osi wynosi 270,5 cm. ID3 ma dłuższy rozstaw osi i jest wyższy. Oba modele mają też akumulatory trakcyjne o grubości zaledwie 11 cm. MG4 rzuca się w oczy. Projekt karoserii to jakby zderzenie ID3 z Nissanem Leaf. Przy czym designerzy wybrali z obu to, co w nich najciekawsze. Tak, są ciekawe rzeczy w designie Leafa i ID3. Przód jest agresywny. Przypomina grot strzały. Wlot powietrza i splitter są czarne, co przy kontrastującej, pomarańczowej barwie lakieru sprawia, jakby samochód był zawieszony w powietrzu. Ten sam efekt widoczny jest z boku, gdzie są wysokie, ciemne elementy zachodzące na drzwi. Do tego krótkie zwisy i ciekawie zapowiadający się tył, który podkreślają zachodzące na bok lampy. Z tyłu MG4 też wygląda, jakby był zawieszony w powietrzu, a to czarny dyfuzor ze światłem przeciwmgielnym w kształcie litery M. To druga od dołu wersja wyposażenia, więc spoiler się nie świeci, a na górze tylnej szyby jest płaska osłona zamiast dwóch lotek. Wszystko wygląda dynamicznie i spójnie, nie ma wstydu, nikt ci nie powie, że to tani Chińczyk. Pod warunkiem, że kupisz zielony flamaster i uzupełnisz napis Electric, który był zielony, ale farba zeszła na myjni. Pokrywa bagażnika jest ciężka. Za pierwszym razem myślałem, że zamek się zaciął. Później się przyzwyczaiłem, ale z ciężkimi zakupami w obu rękach raczej sobie nie poradzę. Pojemność bagażnika to 363 litry, prawie 1180 po złożeniu oparć w drugim rzędzie, ale zostaje garb. Pod podłogą jest miejsce tylko na zestaw naprawczy, są haczyki, właściwie haczyk, na siatki z zakupami, brakuje dodatkowych zaczepów, żeby zabezpieczyć bagaż. Na kabel do ładowania przewidziano taką torbę, kabel nie zmieści się pod podłogą i nie ma też przedniego bagażnika. Na szczęście ja mam kabel zintegrowany z wallboxem AmperGo Modern 22 kW. Skorzystaj z linku w opisie wideo i kup ładowarkę naścienną AmperGo Modern 22 kW. Podczas finalizacji transakcji wpisz kod Marek, a dostaniesz 100 zł brutto zniżki. Ja też otrzymam wtedy prowizję, więc decydując się na zakup AmperGo Modern 22 kW, wspierasz kanał Marek Drives, a razem wspieramy polską firmę. Tylne drzwi są długie i otwierają się bardzo szeroko. Dostęp na kanapę jest wygodny, ale uwaga, bo na szerokich plastikowych osłonach progów zbiera się woda. Miejsca z tyłu jest bardzo dużo. O wiele więcej niż można się spodziewać, patrząc na auto z zewnątrz. Są kieszenie w drzwiach, ale niewielkie i nie ma ich w oparciach foteli. Jest jedno gniazdo USB-A, nie ma nawiewu klimatyzacji ani podłokietnika. Isofixy są na bocznych siedzeniach. Kanapa dzielona jest w proporcjach 40:60. Centralna konsola jest tak wyprofilowana, żeby środkowy pasażer z tyłu nie musiał walczyć o miejsce na stopy i to jest plus. Kokpit jest prosty i dobrze rozplanowany. Właściciel MG, chiński koncern SAIC, współpracuje z Volkswagenem, więc mamy tu parę elementów z grupy. Na przykład przycisk do ryglowania zamków jest chyba z Volkswagena, a przełączniki do kierunkowskazów i wycieraczek z Audi. Za to przyciski na kierownicy to inwencja własna MG. Przed kierowcą jest niewielki wyświetlacz z podstawowymi informacjami z komputera pokładowego, systemów wspomagających kierowcę. Zakładam, że mogą tam się też pojawiać informacje z nawigacji, ale nawigacja dostępna jest tylko w wyższych wersjach wyposażenia.
Na kierownicy są przyciski i dwa joysticki. Lewy jest powiązany z adaptacyjnym tempomatem, prawym można obsługiwać komputer pokładowy, media czy w zależności od ustawień na przykład klimatyzację. Bo na kierownicy są dwa konfigurowalne przyciski. Lewy ustawiłem na zmianę trybów jazdy, a prawy na klimatyzację. Na środkowym wyświetlaczu są ustawienia klimatyzacji, mediów i pojazdu. Menu jest w miarę proste, w tym sensie, że wszystko da się w miarę łatwo znaleźć, ale niekoniecznie należy robić to podczas jazdy. Między innymi dlatego ustawienia klimatyzacji zapisałem pod przyciskiem na kierownicy, bo na przykład kiedy działa Android Auto na kablu, nie ma prostego sposobu wyświetlania innych funkcji. Poza tym są ustawienia ładowania, poziom, do którego akumulator ma się ładować, maksymalna moc ładowania, czas ładowania, ale nie znalazłem ustawień przygotowania samochodu do odjazdu, to znaczy ustawienia temperatury wnętrza na konkretną godzinę. Być może jest to opcja dostępna z poziomu aplikacji. Niestety, ktoś inny powiązał aplikację z samochodem i nie byłem tego w stanie sprawdzić. Uwaga, niektóre funkcje, jak na przykład światło przeciwmgielne czy ESP, są na nieoznaczonym, ściąganym z góry wyświetlacza menu. I podobnie jak w MG ZS, również tu nigdzie nie mogę znaleźć odczytu temperatury na zewnątrz. Pojawiają mi się na wyświetlaczu kierowcy ostrzeżenia o oblodzeniu, ale nie ma nigdzie zwykłego termometru. Pod środkowym wyświetlaczem jest półka na telefon. W wyższych wersjach wyposażenia jest bezprzewodowa ładowarka, ale ponieważ do podłączenia Android Auto i tak potrzebny jest kabel, można skorzystać z otworów w półce i przeciągnąć kabel z gniazda pod półką. Skoda nazwałaby to Simply Clever. Na poziomie półki jest jeszcze selektor kierunku jazdy i przycisk hamulca postojowego. Niżej są uchwyty na napoje i zasuwana półka. To znowu jakieś elementy z któregoś modelu Volkswagena. Schowek pod podłokietnikiem jest niewielki i niewielki jest też schowek przed pasażerem. Kieszenie w drzwiach są wystarczające. Podobnie jak Tesla, MG4 również nie ma przycisku start. Samochód jest gotowy do jazdy po zajęciu miejsca za kierownicą. Po opuszczeniu pojazdu samochód pozostaje jednak w stanie gotowości, a wyłącza się dopiero po zamknięciu pilotem lub przyciskiem na drzwiach. Nie to co w Volkswagenie, gdzie za każdym razem, kiedy kierowca wsiada lub wysiada, samochód się budzi lub wyłącza. I coś jest na rzeczy, bo system inforozrywki w MG budzi się na tyle długo, że można przejechać kilkaset metrów, zanim na wyświetlaczu pojawi się ekran główny. Android Auto lepiej podłączać dopiero po pełnym załadowaniu systemu, inaczej telefon nie zostanie rozpoznany. Rozpoznane mogą też nie zostać wszystkie znaki drogowe. Bez nawigacji zakładam, że kamera coś tam szczytuje, ale często bywa tak, że ograniczenia są albo z równoległych dróg, albo w ogóle nic nie widać. System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu działa zbyt agresywnie i ostrzega dźwiękowo. Da się ustawić ostrzeganie przez wibrację na kierownicy lub w ogóle go wyłączyć, ale po ponownym uruchomieniu pojazdu wszystkie systemy wracają do domyślnych ustawień. To samo niestety dotyczy rekuperacji, której ustawienie zawsze wraca na wysoki poziom, mimo że zmieniałem ustawienia, a to na średni, a to na adaptacyjny, a to na osobne ustawienie One Pedal Driving. Nie bardzo wiem, czym to ostatnie różni się od wysokiego poziomu rekuperacji. Nie wiem też, na czym w MG4 polega rekuperacja adaptacyjna. Być może jest połączona z adaptacyjnym tempomatem, ale nie jest to jednoznacznie wyjaśnione. Spodziewałem się raczej, że samochód będzie automatycznie dobierał poziom rekuperacji w zależności od tego, co robi poprzedzający mnie pojazd, niezależnie od adaptacyjnego tempomatu. Albo że na przykład zacznie zwalniać podczas toczenia, kiedy włączę kierunkowskaz. Nic z tych rzeczy. W dwóch najniższych wersjach wyposażenia nie ma też kamery cofania, a czujniki parkowania są tylko z tyłu, niezależnie od wersji. Za to MG4 bardzo przyjemnie się prowadzi. Auto jest zestrojone jak mini. Ma bezpośredni układ kierowniczy, sztywne zawieszenie, napęd na tylną oś. Wiem, mini nie ma napędu na tylną oś. Jest natychmiastowa reakcja na pedał przyspieszenia. I wiem, to elektryk, więc moment obrotowy od samego dołu. Ale w MG wszystko jest jakby podkręcone do 11. A to wcale nie jest najmocniejsza wersja. Bo do wyboru są
trzy wersje pojemności akumulatora, 51, 64, 77 kWh, cztery wersje wyposażenia i cztery wersje mocy, 170, 204, 245 lub 435 koni mechanicznych. To jest druga od dołu wersja wyposażenia Comfort z akumulatorem o pojemności 64 kWh, obiecywany zasięg WLTP to 450 km przy średnim zużyciu energii, 16 kWh na 100 km, w lecie pewnie do osiągnięcia, w zimie nie. Testowy samochód odebrałem z ogrzewanego garażu, gdzie auto zapewne spędziło dłuższą chwilę, a akumulator się nagrzał i przez pierwszych kilkanaście kilometrów, mimo deszczowej pogody i zewnętrznej temperatury w okolicach 5 stopni Celsjusza, co sprawdziłem na domowym termometrze, bo przecież tu nie ma termometru, zużycie energii było na poziomie 17-18 kWh na 100 km, czyli w granicach przyzwoitości. Niestety parę godzin później, kiedy akumulator się ochłodził, zużycie energii skoczyło powyżej 23 kWh na 100 km. Samochody testowe parkuję pod chmurką, więc noce z lekkim przymrozkiem sprawiły, że średnie zużycie energii z testu skoczyło w okolice 27 kWh na 100 km. Może pompa ciepła, dostępna w wyższych wersjach wyposażenia, pomogłaby na wysokie zużycie energii w chłodne dni. Nie wiem też, jaki niska temperatura ma wpływ na krzywą ładowania, bo samochód ładowałem tylko w domu i przyjmował niecałe 11 kW. Maksymalna moc ładowania prądem stałym to 135 kW dla tej pojemności akumulatora. Przewidywany czas ładowania od 10 do 80% to według MG 35 minut. MG obiecuje też czas od 0 do setki 7,9 sekundy. Mnie udało się osiągnąć 7,4, zarówno w trybie sportowym, jak i normalnym. Są jeszcze tryby eko, śnieg i konfigurowalny. Poza testami przyspieszenia cały czas jeździłem w trybie normalnym. Wyciszenie jest przyzwoite, przy czym samochód wydawał mi się cichszy podczas szybkiej jazdy po autostradzie w deszczu niż podczas normalnej jazdy po drodze, na której nagrywamy przebitki. Wtedy też słychać jakiś szum z okolicy prawej strony na podszybiu. Widoczność wstecz jest fatalna. Nie dość, że ograniczają ją masywne słupki C, to jeszcze zagłówki na kanapie nie zsuwają się na nią ani nie składają. Zawsze wystają ponad oparcie, więc widok w lusterku jest taki, jakby zawsze podróżował z tyłu komplet pasażerów. Nie jestem też fanem foteli, brakuje regulacji podparcia odcinka lędźwiowego i zapadam się w nowy fotel. Za kilkanaście tysięcy kilometrów będzie tylko gorzej. Ceny MG4 zaczynają się od 125 200 zł za wersję podstawową z akumulatorem o pojemności 51 kWh. To o ponad 30 000 zł taniej niż Nissan Leaf z akumulatorem o pojemności 39 kWh. Testowy egzemplarz w wersji Comfort kosztuje 141 900 zł, nadal mniej niż Leaf, o blisko 40 tysięcy mniej niż ID3 z akumulatorem o pojemności 58 kWh i o identycznej mocy 204 konie mechaniczne. Ze względu na wyposażenie standardowe do ID3 bliżej będzie wersji Luxury za 150 600 zł. To nadal spora różnica, ale nie wiem, czy osoby rozważające ID3 wzięłyby pod uwagę MG4. MG4 jest interesującą propozycją dlatego, że jest po prostu tanie, ale nie zastąpi jakości Volkswagena. Mam jednak nadzieję, że dzięki pojawiającym się na starym kontynencie chińskim samochodom europejskie koncerny urealnią cenniki, bo elektryczne kompakty po 200 tysięcy to rabunek w biały dzień. A jak Tobie podoba się MG4? Napisz mi w komentarzach pod filmem. Jeśli podobają Ci się moje sarkastyczne, do rzeczy, a może nawet nieco zabawne testy, zasubskrybuj kanał Marek Drives i daj łapkę w górę. Naciśnij też dzwoneczek, aby nie przegapić nowych odcinków. Chcesz więcej i na luzie? Wbijaj na kanał Ania i Marek Jadą, link na ekranie. A pełną wersję tego testu obejrzysz na antenie kanału Motowizja w programie Motojazda Garaż Motowizji.